Siłownia jako najlepsza metafora do osiągania rezultatów w różnych dziedzinach w życiu. O tym dzisiaj na kanale zapraszam. Mój drugi film, pierwszy film, w którym jest tak naprawdę treść, drugi film na tym kanale, traktuje o tym, jak właśnie rozpoczęcie regularnych ćwiczeń i zobaczenie, jak zmienia się moja sylwetka i rośnie siła, jak to sprawiło, że wziąłem też ten, można powiedzieć, że stan myślenia to i przeniosłem do innych dziedzin w życiu. Ten stan myślenia, w którym skupiamy się na ciągłym pokazywaniu się tam, gdzie trzeba, na pracy, na realizowaniu i na robieniu tego długoterminowo, żeby były rezultaty. I teraz chciałem popatrzeć na trochę więcej rzeczy związanych z tym tematem, bo o ile natknąłem się wtedy oczywiście na złoto, bo ta parabola jest bardzo przydatna i bardzo pomocna właśnie w tym, jak resztę rzeczy w swoim życiu ustawisz, o tyle nie poszedłem tam zbyt głęboko w szczegóły, a te szczegóły są interesujące. Teraz będę tutaj mówił o kulturystyce, ale nie takiej, gdzie wychodzisz na scenę, tylko raczej o budowaniu mięśni, poprawianiu sylwetki po to, żeby ją poprawić, bo większość z nas nie planuje wyjść na scenę, ubrać majtki i naoliwić się, pokazywać swoje mięśnie ludziom. Raczej chcemy po prostu mieć fajną sylwetkę, mieć dobrą sylwetkę i zdrowym, i być silnym, i się czuć bez potrzeby, i w lustrze może się ponapinać trochę, bez potrzeby wychodzenia na scenę. I to wystarczy, żeby zobaczyć, o co tu chodzi, bo jeśli popatrzysz na to, co trzeba zrobić, żeby mieć rezultaty w właśnie treningu siłowym, w zmianie sylwetki, zwiększenie siły, to przede wszystkim będzie trening. Też w zależności, czy chcesz się skupić na sylwetce, czy na sile, a teraz tak jakby popatrzmy ogólnie to i to. Mamy pierwszą rzecz, trening. I trening, żeby był skuteczny, to musi być regularny. Jak sobie go ustawisz, to już zależy od ciebie, ale musisz być regularnie na siłowni, żeby trening miał sens. Druga rzecz, którą musisz ustawić, żeby to miało sens, to program treningowy. Nie wystarczy się pokazywać na siłowni i robić cały czas to samo. Trzeba też mieć pewien plan tego, co na tej siłowni będziesz robić. Czyli mamy chodzenie na siłownię, mamy program treningowy, mamy plan. I kolejna rzecz to regeneracja, czyli zadbanie o rzeczy poza siłownią, które też wpływają na rezultaty. Czyli mamy tutaj, między innymi oczywiście optymalny sen, mamy tutaj dietę, jedzenie odpowiednie, żeby dostarczać wszystko do budowy mięśni, czy do spalania tłuszczu, czy do zwiększania masy, to już w zależności. Ale jest ten aspekt jedzeniowy, który jest ważny, spaniowy, który jest ważny i ogólnie właśnie aspekt tego, że oprócz tego godzinnego sprintu na siłowni, który często jest też przyjemny w zasadzie, mamy długoterminową zmianę nawyków, które muszą być zmienione, żeby te rezultaty były. I jeśli to przełożymy na życie, to zobaczymy, że często jest podobnie w takich dziedzinach jak praca, czy jakieś tworzenie czegoś, ale w prawie wszystkim, co próbujesz zrobić, masz takie sprinty, jak trening na siłowni, czyli taki czas, kiedy pracujesz tylko nad tym celem, i masz podobnie jak na siłowni, musisz mieć pewien plan co do tego. Niekoniecznie plan, który jest faktycznie wyryty w kamieniu, bo to najczęściej nie działa. Wszystko się płynnie zmienia, ale musisz mieć jakąś metodę do robienia tak zwanego tego progressive overload. Czyli jak na siłowni, żeby mieć rezultaty, gdy już wyciskasz 10 razy 50 kg na klatę, to musisz zacząć wyciskać 55 kg czy 60 kg przez nawet mniej powtórzeń, ale musisz zwiększać ciężar. Podobnie jest w życiu, w tych różnych naszych działaniach musimy zwiększać ciężar, musimy dawać sobie wyzwania, które sprawiają, że próbujemy się trochę rozciągnąć do bycia większym człowiekiem, do posiadania większych umiejętności, do robienia lepszych rzeczy, i te cele nie mogą być też, podobnie jak idąc dalej metaforą siłowniową,
gdy bierzesz 50 kg na klatę, to twoim następnym zwiększeniem ciężaru nie będzie 100 kg, tylko będzie 55, powiedzmy, kilo. Tak samo, gdy w życiu bierzesz rzecz i chcesz, czujesz się już komfortowo w tym, co robisz, chcesz trochę poszerzyć, tak jakby tę swoją umiejętność, czy to, co robisz, nie możesz od razu wziąć i zacząć robić dwa razy tyle lub dać sobie jakiegoś celu, który będzie po prostu ekwiwalentem, można powiedzieć, tych 100 kilo. Musisz znaleźć cel, który jest odpowiednio większy, czyli nie za bardzo, ale też nie za mało. I wtedy będziesz mieć lepsze, można powiedzieć, że większą szansę na to, że faktycznie się rozciągniesz do tego momentu. I gdy już masz ten sprint, to drugą rzeczą, którą często mamy w tych naszych celach, wokół naszych celów, którą musimy robić, tak jak na siłowni jest to dieta i sen, tak tutaj najczęściej też potrzebujemy między innymi snu, między innymi odpowiedniego stanu umysłu, między innymi potrzebujemy środowiska odpowiedniego. I to są rzeczy, o które musimy dbać pomiędzy tymi sprintami. To są rzeczy, które musimy sobie zorganizować. Jedną z rzeczy, które być może będziemy musieli robić, jest konsumpcja materiałów, jest trening, są czytanie książek. Inną rzeczą jest właśnie pewna redukcja stresu, pewne zdobycie takiego miejsca, gdzie możesz się zrelaksować zupełnie, zrobienie środowiska do relaksu i zrobienie środowiska do pracy. I w tym wypadku będziesz musiał też po tym swoim sprincie, akurat sprinty w życiu, czyli taki trening w życiu może być dłuższy niż godzina, to nie da się ukryć, ale wokół tego jest też taki czas bardziej luźniejszy. Jest ten czas taki, którym porównałbym właśnie z dietą, czyli takie długoterminowe robienie dobrych rzeczy, żeby rezultat był. I tutaj na pewno środowisko jest kluczowe, ale też właśnie rzeczy takie jak nasz stan umysłu, czy pewne emocje, czy pewne nastawienie, czy pewne odpowiednie treści, konsumpcja odpowiednich treści, żebyśmy w ten stan umysłu, w to nastawienie weszli. To będzie wszystko przydatne i o to trzeba zadbać. Trochę jak właśnie o dietę. Sen to kolejna sprawa. O sen trzeba zadbać, jeśli się chce być nie tylko wypoczętym, ale też psychicznie wypoczętym, psychicznie, jeśli się chcesz dobrze czuć. I długoterminowo, podobnie jak na siłowni, gdy będziemy zwiększać ten, można powiedzieć, że ciężar na tym, co robimy, że gdy będziesz też często robił inny trening, będziesz miksował swój trening. Podobnie w naszym życiu musimy często brać trochę inne kąty tego zadania. Musimy atakować to zadanie z innych kątów, niż robiliśmy to wcześniej. Tak jak na siłowni, z różnych kątów w pewnym momencie atakujemy mięśnie. I kolejna parabola tu z siłowni to są pewne stagnacje. Często zdarza się, że po prostu w pewnym momencie nasze ciało nie odpowiada już tak jak na początku. Trenujesz rok, dwa, masz największą korzyść. Ale później niestety ten progres zwalnia. W życiu często też tak jest. I żeby znowu ruszyć z tym szybciej, najczęściej musimy zobaczyć na to, co robimy i musimy zacząć robić rzeczy trochę inne lub zacząć rzeczy robić trochę inaczej, zmodyfikować trochę trening, zszokować organizm. Tak samo w naszych celach. Im dalej idziemy w las, im więcej już mamy korzyści, zysków, benefitów, progresu, tym trudniej będzie przejść na kolejny poziom. A ten kolejny poziom jest, wiadomo, okupiony niekoniecznie tylko większą pracą w sposób liniowy, ale właśnie w pewnym sensie musimy kreatywnie podejść do zrobienia lepszej sylwetki, w pewnym momencie zdobycia większej siły. Tak samo właśnie w naszych życiowych celach. Też, żebyśmy się nie czuli nudni. Nasz trening warto zmieniać. Nasze cele, czy nasz życiowy cel może zostać taki sam, ale możemy go atakować z różnych miejsc, możemy go atakować z różnych kątów. I wręcz to jest, powiedziałbym, że niezbędne do rozwoju. Niezbędne do tego, żeby zajść na wyższy poziom, bo w pewnym momencie każdy trafi na taką stagnację i
te osiąganie celów, realizacja celów. Realizacja sylwetki często nie jest procesem liniowym, w tym kontekście, że często stoimy parę miesięcy, nawet rok czy dwa, zanim wystrzelimy z powrotem w górę. Po prostu tak to jest i nie zawsze wygląda to liniowo. Dlatego warto mieć też świadomość, że robienie rzeczy odpowiednio długi czas jest niezbędne i na siłowni, podobnie jak w życiu, będziemy musieli się z tym liczyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe, siłownia jako świetna metafora osiągania, realizowania celów w życiu. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i w kolejnym odcinku recenzji w weekend. Do zobaczenia, cześć!